Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Widziałeś szybką wstaweczkę z myciem szamponikiem 767. Proszę bardzo. O, tutaj go mam, skurczybyka. Tu mamy tak 767 i 737. Teraz jak sprawa wygląda, słuchaj? No wygląda to dziwnie. Z tego względu, że rzeczywiście 767 jest bardziej skoncentrowany. Ale jeżeli chodzi o mycie tym szamponem, kurczę, brak mi poślizgu, brak, niby 737 nie ma jakiegoś wybitnego zapachu, ale ma przyjemny zapach. Coś się dzieje tam, jeżeli chodzi o walory zapachowe przy 737, przy 767 tego nie ma. Kolejna rzecz, 767 jest totalnym glutem, naprawdę glut. Fakt, we wiatrze on się dobrze wypłukuje. Wczoraj myłem nim Audi. I słuchaj, oszalałem, bo zamuliło mi wszystko, mówię, pousuwało mi wszystko. 111 jakby gorsze hydro miała. Bardzo mocny moim zdaniem jest ten szampon, albo tak zamula. Na chwilę obecną, słuchaj, teraz jadę 737 i poprawiam wszystko. Myję to, co myłem wcześniej, 767. No i jest lepsze hydro. Tamten szampon jakby zamulał, no kurczę. On sprawia wrażenie mocnego, niby odtyka, ale mnie osobiście, słuchaj, brakuje tak poślizgu przy myciu 767, jakoś tak topornie to idzie, wypłukiwanie, no może i kurczę, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale zauważyłem, że usunął mi na przykład tutaj na karbonie, właśnie kończę test produktu, który jest używany na mokro i ewidentnie specjalnie umyłem połowę machy i tam było gorsze hydro niż tu. Teraz wskoczę za chwilę z wskoczę z 737 i zobaczymy teraz już na czysto, czy ogólnie się to hydro kurde poprawi, bo tak naprawdę nie wiem, albo on tak mocno zamula, nie mam pojęcia, kurczę, no ciężko mi się określić. Wiem, że na pewno nie chcę zamieniać szamponu na chwilę obecną 767, żeby zastąpić 737. No moim zdaniem, no nie, no jakiś tak kurczę nie bardzo. 737 jest tak idealnie, może i nie jest tak bardzo skoncentrowany, ale płynność... No nie, hydro już nie wróci takie jak było, niestety. Czyli tak jakby mi kurczę podgryzł troszeczkę tego sealanta. Możliwe, że przepraszam, jest tylko na powłoki ten szampon. I rzeczywiście tutaj na Aqua jak umyłem, ale hydro jest, ale teraz poprawiłem 737 i jest fajniej. Naprawdę. A myłem 2 albo 3 razy specjalnie tą stronę zobaczyć, czy usunie mi tę powłokę. I moim zdaniem 737 kurczę robi to lepiej, naprawdę. Jakby tamten też ma właściwości odtykające, nie ma tematu, fajnie domywa. Widać, że to jest tutaj, że to są okolice 737. Jest bardziej skoncentrowany, widziałeś pianę. Piana rzeczywiście potęga, fantastyczna. 50 ml na 10 litrów wody i rzeczywiście jest fajnie. Tutaj też mam, przepraszam, 60. Tutaj też mam 60 ml na 10 litrów wody. 737, woda zimna. I teraz tak, sprawdzimy hydro tutaj. Tutaj hydro było znakomite. No i widać, że już podżarło. A teraz wjadę z 737 i zobaczymy na ile... Znaczy tu się już nic nie zmieni tak naprawdę, bo tamten szampon co miał zrobić, to zrobił. Taki mocarz, na powłoki może będzie i ok, ale na chwilę obecną nie widzę, żeby on mi zastąpił 737. I co mamy? No i już mamy tylko gorzej. Więc tak, kurczę, no nie wiem, najbardziej mnie przeraziło wczoraj na Audi, naprawdę
wszystkie panele, wszystkie, na których były zabezpieczenia, jakoś zamuliło. Nie mam pojęcia dlaczego. Później wskoczyłem szybko z 737 i się to odmuliło. Najgorzej było na tych tak zwanych szybkich powłokach, czyli bardziej lightowych. I z tego co widzę, moim zdaniem wstępnie, bo ja jeszcze szampon będę badał. Będę chciał sprawdzić na felgach, będę chciał sprawdzić odtykanie na felunku, na powłokach. Powoli będę go dziubał i zobaczę, czy rzeczywiście zastąpi mi ten 737. Na chwilę obecną, Grzegorz, tu w twoją stronę. Kurde, no nie wiem, czy nie strzelasz sobie w kolano tak naprawdę, bo mówię, no 737 60 ml na 10 litrów wody ma lepszy poślizg niż moim zdaniem 767. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Do zobaczenia.